nasze prawa. Ta hałda, proszę Państwa, pyli, zabiera nam nasze zdrowie, dostaje się do naszych płuc, uczula nas, może spowodować raka, dostaje się ta toksyna do wód pitnych poprzez wody gruntowe i nikt od 2 lat prawie nie potrafi z tym nic zrobić. Proszę Państwa, przygotowaliśmy petycję do ministra ochrony środowiska, do głównego inspektora ochrony środowiska, którą w imieniu Szopieniczan i Partii Zielonych niebawem złożymy na ręce pani wojewódzkiej inspektor ochrony środowiska. Sprzeciwmy się temu, mówmy wszędzie, organizujmy akcje i protestujmy, ponieważ łamane jest nasze prawo, prawo do życia w czystym środowisku. Nie chcemy w Szopienicach degradacji dalszej, chcemy pięknej przyrody, świeżego powietrza i dobrej jakości życia. Zdecydowanie poprawy jakości życia, bo tak jak wiemy, nie jest ona tu najlepsza. Nie pozwólmy, żeby ktoś w imię jakichś zysków zabierał nam to nasze prawo. Domagamy się jak najszybszej likwidacji tej hałdy, nie zważając na to, kto jest winny, kto nie, ponieważ sprawa ta może się ciągnąć latami i przerzucanie winy nie zmieni sytuacji realnej. Wobec tego domagamy się jak najszybciejszej likwidacji i zabezpieczenia tego terenu. I to przez odpowiednie służby. To, że to jest teren przemysłowy, nie ma żadnego znaczenia, ponieważ szkody, które wyrządzane są, są wyrządzane tu i teraz. I należy najlepiej zabezpieczać, żeby nie były coraz większe. Wobec tego to, że przez tyle miesięcy tutaj ta hałda istnieje, no to jest po prostu hańbą.